Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa przedstawiono radnym, na jakim etapie są prace związane z budową łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Już za kilka dni podpisana zostanie umowa na budowę zaplecza technicznego dla kolei. To jest stacja Wizew vis-a-vis budynku stacyjnego po drugiej stronie torów. Działka o powierzchni ponad 2 hektarów, na której powstanie ten nowoczesny obiekt. Obiekt będzie służył całemu łódzkiemu węzłowi kolejowemu. Będą tam remontowane pociągi innych linii i szynobusy. W umowie na dostawę szynobusów jest zapis, który zobowiązuje dostawcę do serwisowania pojazdów przez 15 lat za kwotę 100 milionów złotych. Podczas prezentacji dotyczącej kolei aglomeracyjnej pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące szczegółów całej inwestycji. Przeznaczyliśmy ponad 30 milionów na dofinansowanie spółki, która będzie zakupowała nowe trakcyjne pociągi. I te pociągi już zaczną być dostarczane w przyszłym roku. Natomiast z informacji, jakie posiadamy, w przyszłym roku jeszcze nie będzie dostosowanych torów, po których by te pociągi mogły z bezpieczną prędkością jeździć. Mamy spięte finansowanie całej inwestycji, a więc zakup taboru, budowę tego zaplecza technicznego. Natomiast pytania szły w tym kierunku, aby dowiedzieć się, ile będziemy dopłacać do funkcjonującej już łódzkiej kolei aglomeracyjnej. W tej chwili województwo dofinansowuje kolej 65 milionami złotych. W pierwszych latach istnienia kolei aglomeracyjnej ma to być 90 milionów. Po kilku latach w sumie na przewozy regionalne i na kolej aglomeracyjną wydawać kwotę około 40-50 milionów. Łódzka kolej aglomeracyjna ma zostać uruchomiona w pierwszym kwartale 2014 roku.